przechodzimy do kolejnego punktu, drodzy Państwo. A nie gadaj, to wszystkie pasy tutaj? Nie. A to proszę o uwagę. To jest punkt dotyczący wniosku, który padł na ostatniej sesji ze strony pana Piotra Nowaka. Analizowaliśmy na zarządzie zasadność tego wniosku, no i biorąc pod uwagę faktycznie te problemy demograficzne, które ma nie tylko nasze miasta, ale inne miasta. No i też taką politykę prorodzinną, którą mocniej powinno akcentować nasze miasto. Doszliśmy z założenia, że taki wniosek jest zasadny, aby tą kartę, krakowską kartę rodzinną 4+, zmienić na krakowską kartę rodzinną 3+. Oczywiście wiąże się to z określonymi środkami finansowymi i też nie oczekujmy tego, że ten nasz postulat zostanie bardzo szybko zrealizowany. Natomiast nie mówię, zasygnalizowanie takiej potrzeby, myślę, byłoby z naszej strony jak najbardziej wskazane i stąd też postanowiliśmy jako zarząd przedstawić Państwu projekt tej uchwały. Otwieram dyskusję. Pan Piotr Nowak, bardzo proszę. Potem pan nie. Ja chciałbym tylko podziękować zarządowi za to przygotowanie tej uchwały. No i chciałbym jeszcze prosić może o to, żeby może wysłać do każdej dzielnicy takie pismo, żeby ich zaszczepić taką akcją, którą można było stworzyć. A tu na konwent przewodniczących albo porozumienia dzielnicy. Na konwencie przedstawimy tę propozycję na najbliższym. No myślę, że to jest dobra inicjatywa. W tych czasach, panie przewodniczący, ciężko mieć czwórkę dzieci. Drodzy Państwo, bardzo proszę o uwagę. I dlatego wystąpiłem dlatego z takim projektem. Młody jesteś, to robisz piątek. Dziękuję. Pani Unia, za panem panie przewodniczący. Proszę Państwa, mając na uwadze posiadanie trójki dzieci, to się wręcz można nazwać wyzwanie roku. Jeszcze mając na uwadze ciężką sytuację pracy, na rynku pracy, ja uważam, że to jest jak najbardziej uzasadnione. Chciałam to samo powiedzieć, że bardzo słuszny projekt uchwały, ponieważ jak już ktoś ma troje dzieci, to jest naprawdę trudno. Trudno nawet kupić jakieś takie bilety wstępu gdzieś. Bo to 5 osób to jest bardzo dużo już, żeby utrzymać w ogóle. A dzieci no, chciałyby na pewno iść tu i tam, a nie mogą. No to bardzo słuszne, ja powiem. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, w związku z tym, że nie widzę jakiegoś głosu w dyskusji, zamykam ją i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę podnieść ręki. 20 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał od głosu. Nie widzę.